czerwone włókna, a ostatnią serię robię zawsze 2 minuty przerwy, żeby pobudzić białe włókna i wtedy to obciążenie też jest troszkę zawsze większe, żeby no po prostu zastymulować te mięśnie. Mimo teraz choćby okresu przygotowawczego, to i tak trzeba jedne i drugie włókna pobudzać, żeby nie były zaniedbywane. Dobra, Patryk, teraz co byliśmy tutaj?